Siemano, witam ponownie. Ostatnio trochę zamuliłem, nie było mnie, jakoś tak chwila słabości, ale wracam do gry. Dzisiaj dość popularny temat, będę mówił o bogu, który się nazywał Svarug. Jest to dość popularny temat, widziałem sporo już tego w internecie, ale mimo wszystko mam tutaj parę ciekawych informacji, którymi myślę, że wszystkich zaskoczę. Svarug jest to jedno z największych bóstw słowiańskiego panteonu. Bóg nieba, ognia, kowal i stwórca wszystkich ciał niebieskich. Teoria głosi, że był ojcem innych bogów i jest takie określenie w religioznawstwie Deus Otiosus. Tutaj wyskoczy na dole. Jest to, określa się tym boga, który nie ingeruje w losy świata. Czyli po akcie stworzenia świata i tego wszystkiego oddala się od spraw ludzkich, ziemskich. Svarug był opiekunem rzemieślników i wytwórców. Są hipotezy, że to Svarug jest twórcą monogamii i znalazłem też informację, że w ofierze Svarugowi składany był chrześcijanin. Jest ojcem dać Boga Svarożyca, zaraz też będzie o tych bóstwach. Towarzyszy mu Rarug, to jest taki ptak, też zaraz o nim powiem. Odpowiednicy Svaruga to rzymski wulkan i grecki Hefajstos. I teraz idziemy do Raruga, nie wiem jak to się odmienia. Miał też takie nazwy jak Raraszek i Żarptica. Jest to duch, demon w mitologii słowiańskiej. Pojawia się zazwyczaj pod postacią koguta, jakiegoś drapieżnego ptaka, a czasem nawet ognistego smoka. Są różne teorie, niektóre głoszą, że jest to tak jakby wcielenie Svaruga, inni mówią, że to był jego po prostu towarzysz. Odpowiednikiem oczywiście będzie Feniks, bardzo popularne stworzenie. I jest taka jedna legenda dotycząca Raruga, mówiąca o tym, że podobno wykluwa się ze złotego jaja, które jest wysiadywane przez człowieka przez 9 dni. Kolejne bóstwo Svarożyc, zwany też Ogniobogiem, jest to bóstwo ognia ofiarnego i ognia domowego. Tutaj co do Svarożyca zdania są podzielone, są różne opinie na jego temat. Jedni twierdzą, że jest to tylko zdrobnienie od nazwy Svarug, czyli tak jakby po prostu było to samo bóstwo co Svarug. Svarug, nie Twaróg. Inni zaś twierdzą, że jest to syn Svaruga, więc wtedy utożsamiają go z dać Bogiem. Zdania są podzielone, no niestety tu się prawdy nie dowiemy. Svarożycowi przypisywano różne rozmaite funkcje, takie jak opiekun wypraw wojennych, tak jak wspomniałem wcześniej, podtrzymywanie ognia domowego i wszystkie takie rzeczy związane z rodziną i kontrolę zjawisk atmosferycznych. No i teraz dać Bóg. Jest to Bóg Słońca, płodności, dostatku i dobrobytu. Bardzo popularne bóstwo, tak naprawdę jedno z nielicznych bóstw, które były czczone we wszystkich słowiańskich plemionach. I tu z dać Bogiem jest taka sama sytuacja. Jedni twierdzą, że jest to syn Svaruga, inni twierdzą, że jest to wcielenie. Różne źródła różnie podają, no ja tak z tego co wyczytałem bardziej bym się skłaniał, że jest to jednak syn Svaruga. No, podobno jeden z najznakomitszych wojowników, uznawany też za patrona małżeństw. Odpowiednicy to będzie grecki Helios, egipski Horus, rzymski Sol, perski Mitra, nordycka Sol, też tutaj powtarza się, celtycki Lug, wedyjski Surya. I tutaj mam teraz taką wisienkę na torcie. Nie widziałem, żeby inni o tym wspominali. I tak naprawdę niewiele jest na ten temat informacji po polsku. Musiałem szukać na zagranicznych stronach, głównie na rosyjskich, chociaż mój rosyjski jest naprawdę bardzo, bardzo kiepski. Podstawy tylko znam. Już tłumaczę. Jest to symbol o nazwie Plac Svaruga. Znany też jest jako Gwiazda Rosji i Gwiazda Lady. Z tym, że Gwiazda Lady jest to symbol dedykowany dla kobiet, a różnica jest taka, tutaj wam się wyświetli ten symbol, różnica jest taka, że Plac Svaruga ma dużo bardziej szpiczaste te końcówki. Gwiazda Lady będzie miała takie
bardziej zaokrąglone. Wyczytałem, że taka jest różnica. Jest to symbol ochronny i wyglądem ma przypominać ognisko, palenisko. Jest dedykowany dla ludzi pracujących fizycznie, ludzi kreatywnych i wszystkich tych, którzy zmierzają do celu, i jako symbol ma chronić taką osobę, żeby po prostu nikt nie przeszkadzał w drodze do celu, do marzeń. I tu warto jeszcze wspomnieć, bo szukając o tym symbolu, znalazłem też takie informacje, że takie pradawne symbole czasami mogą wytwarzać pewną energię i na pewno warto na nie uważać. Tak jakby no, nie zawsze można taki symbol po prostu kupić, czasami on powinien być przez kogoś dany lub na przykład wykuty, zrobiony ręcznie. Po prostu autor bloga, który znalazłem, który to opisywał, po prostu twierdził, że no, na pewno trzeba na takie symbole uważać ze względu na to, że mogą wywołać odwrotny skutek niż zamierzony, ponieważ jeśli taki symbol nie pasuje do danej osoby, to może się to skończyć naprawdę źle. Tyle na dziś, mam nadzieję, że było ciekawe. Zachęcam do subskrypcji, będzie tego więcej. Nie będziemy tutaj się toczyć tylko i wyłącznie wokół Słowian, jest też parę innych tematów, no ale wszystko sukcesywnie, mam też normalne życie, normalną pracę, muszę to jakoś wszystko pogodzić. Nie da się wszystkiego na jedną kartę. Dzięki wielkie, pamiętaj, lepszy niż twój proboszcz. I...